Kulturalny Stary Rynek, czyli program, który od 3 lat ożywia tutaj centrum Poznania, Starego Miasta. Staramy się tutaj dla turystów i poznaniaków przygotować jak najwięcej atrakcji. W tym roku między innymi mamy z nami Olendrów, piękną olenderską wioskę, która jest tutaj za mną. Natomiast cały program trwa od końca czerwca aż do połowy września. To jest kilkadziesiąt wydarzeń, wszystkie wydarzenia są darmowe. A program kulturalny Stary Rynek ma na celu zmianę oblicza Starego Miasta, postrzegania tego Starego Miasta w Poznaniu, tego, żeby ludzie wiedzieli, że można tutaj przyjść, zobaczyć coś ciekawego, posłuchać jakichś koncertów. Dzisiaj będą występy kapeli olenderskiej na przykład, ale są też występy, są koncerty jazzowe, popowe. Dzieje się dużo rzeczy, są przedstawienia teatralne, w tym dużo przedstawień dla dzieci. Także bardzo bogaty program, to jest ponad 60 wydarzeń na przestrzeni 2,5 miesiąca. Prezentujemy dzisiaj Państwu dawne zawody. Dziękujemy za zaproszenie Fundacji Olandia i cieszymy się bardzo z tego, że właśnie na poznańskim rynku tym razem możemy wspólnie z Olandią prezentować olenderskie zwyczaje, kulturę olenderską, ale także przybliżać mieszkańcom miasta to, co działo się kiedyś na wsi, także na wioskach olenderskich, ale także takich, które były bardzo blisko Poznania, bo też miały tradycje olenderskie, a wśród nich, wśród tych tradycji było też takich bardzo bliskich nam zwyczajów związanych z dawnymi zawodami. My tutaj pokazujemy dzisiaj Państwu na przykład pracę wikliniarza, na przykład pracę garncarza. Można było zrobić świece z wosku, z węzy pszczelej, dowiedzieć się czegoś o pszczelarzu. Można było zobaczyć warsztat kowala i wykuć coś sobie razem z panem kowalem z żelaza, ale także zobaczyć różne sprzęty, takie jak troszkę zapomniane nam już centryfuga, urządzenie do oddzielania śmietany od mleka, czy zobaczyć kierzynkę, czy zobaczyć jak się cięło rzemyki ze skóry i dlaczego buty się podkuwało ćwiekami, dlaczego się przybijało właśnie te ćwieki w podeszwy, a nie żelazne gwoździki. To są wszystko już zapomniane czynności, zapomniane prace, a najważniejszą atrakcją u nas jest to, że można samodzielnie je wykonywać, że można przez chwilę być właśnie wikliniarzem, czy garncarzem, czy kowalem. I do tego serdecznie Państwa tutaj zapraszaliśmy i bardzo się z tego cieszymy, że właśnie w Poznaniu mogliśmy te zwyczaje pokazać. Z Poznania to już bardzo blisko do Krainy Stu Jezior i tam właśnie w Krainie Stu Jezior znajduje się i Prusim z Olandią, ale także 7 km od tego miejsca skansen w Mniszkach, czyli Centrum Edukacji Regionalnej Przyrodniczej w Mniszkach. I do tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Do Krainy Stu Jezior i jednocześnie do skansenu w Mniszkach. To tylko 75 km od Poznania. Zbliża się finał dzisiejszego dnia. Ciekawe, że naprawdę dużo ludzi się przewinęło tutaj. Zatrzymywali się, słuchali, oglądali, dotykali, bo wolno. Byli zaskoczeni tym, że te eksponaty, które są muzealne, można dotknąć. Mogli wziąć udział w warsztatach. Zresztą warsztaty cieszą się naprawdę wielkim powodzeniem. A ulepić sobie jakiś garnuszek czy dzbanek, proszę bardzo, można. Można wykuć podkowy, jak ktoś potrafi. Dostanie kawałek metalu. Jestem przekonany, że podkowy nie zrobił, ale może jakiś gwóźdź z tego zostanie. Można, co jeszcze, można było wyprać. Na mnie na przykład ogromne wrażenie zrobiła pralka automatyczna, nie wiem, z początku XX, a może z XIX wieku. Olenderski Poznań, proszę bardzo. Jestem przekonany, że Fundacja Olandia zrobiła kawał dobrej roboty.